dzisiaj będziemy doświadczać, czego będziemy świadkami, z czym będziemy obcować, to ze źródłem wielkiej mocy, którym jest, a źródłem wielkiej mocy jest Bóg. I wierzę, że dzisiaj będziemy szukać naszego Boga, naszego Pana. I będziemy się skupiać nie na nas samych, ale na naszym Bogu. Bo my jesteśmy tylko naczyniami glinianymi. I naczynia gliniane mają to do siebie, że Bóg chce ich użyć. I my powinniśmy Mu na to pozwolić. Powinniśmy się nauczyć, jak Mu pozwalać się być używanym, aby Jego moc była widoczna także na zewnątrz, bo naczynie gliniane służy po to, aby ktoś przyszedł, nabrał w niego wody, zaniósł gdzieś indziej i podał coś innego. I Bóg tak sobie upodobał właśnie, że ludzi będzie używał na swojej chwały w miejscu, gdzie postawi swój kościół, gdzie ustanowi swój kościół. I zacznijmy modlitwę może. Chcesz przetłumaczyć ten werset? Nie. Ojcze Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa jesteśmy naczyniami w Twoich rękach, Panie, glinianymi, Panie. Ty jesteś źródłem wszelkiej mocy, wszelkiej chwały, Panie. Dlatego modlimy się, abyś użył nas na swojej chwały w tym mieście, Panie. Abyś użył nas na swojej chwały w tym kościele, Panie. Daj nam być naczyniami, Panie, właściwymi, Panie. Oczyść nas, przygotuj nas do tego, czym Ty chcesz nas napełnić, Panie. Aby Twoja moc objawiła się w potężny sposób poprzez modlitwę, w której Ty będziesz nas używał, Panie, w której będziesz nas prowadził. W imieniu Jezusa Chrystusa chcemy zmieniać rzeczywistość, Panie, w naszym życiu, rzeczywistość wokół nas, rzeczywistość w polskim kościele, w tym kościele, w tym zborze, Panie. Dlatego użyj nas na Twoją chwałę, Panie. Oddajmy ten czas posłuszeństwo Tobie, Panie. Każde słowo, każdą sekundę, każde serce, Panie, niech będzie, Panie, na Ciebie wymiarze skupione na Twojej chwale, Panie, i na Twojej mocy. Wypełnij to miejsce swoją mocą, Panie, i używaj nas mocy, Panie. Przechadzaj się pośród nas w mocy i chwale. Na Twoją chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Brother Michel, over to you. Praise the Lord. Chwała Panu. Amen, amen. You might want to come closer. Może chcielibyście usiąść trochę bliżej? Because it's not a full church service, so we can, to nie jest całe takie nasze normalne nabożeństwo, więc możemy usiąść razem bliżej siebie. And feel one another. Żebyśmy poczuli swoją bliskość. The Lord of Jesus Christ. Niech Boża miłość przepływa. Amen. I want to thank you for coming out tonight. Chciałbym Wam podziękować za to, że przyszliście dzisiejszego wieczoru. I just want to make sure that we understand. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, żebyśmy zrozumieli, that this prayer meeting does not replace our Friday meeting. Że to spotkanie modlitewne nie jest w zastępstwie spotkania modlitewnego, które mamy w piątek. This does not replace the Friday meeting. To nie jest w zastępstwie za piątkowe nabożeństwo. Our brother Dennis has been doing a great job. Nasz brat Dennis robił wspaniałą robotę. Wiernie, z zaangażowaniem, z pasją. And that is the grace of God manifesting in His. Thank you, my brother. I to jest Boża łaska manifestacja. Bóg wynagradza wierność. The Bible says, you know, if you're faithful in little things, God will commit to you greater things. Bóg mówi, że jeżeli jesteś wierny w małym, będziesz też Bóg dać ci wielkie rzeczy. I truly sincerely appreciate him. Naprawdę szczerze doceniam jego pracę. Because prayer is not an easy ministry. Ponieważ modlitwa nie jest łatwą służbą. It's easy to preach and shout and dance. Jest łatwo głosić i krzyczeć i tańczyć. But when it comes to prayer, ale kiedy myślimy o modlitwie, potrzebujemy łaski. So I truly appreciate it, because faithfully sometimes it may just be himself and the wife and the king. Dlatego tym bardziej doceniam jego wierność, że czasami zdarza się, że może jest tylko on i jego dzieci, on z żoną i dzieci. Myself, when I'm not able to attend, I feel guilty. Nawet ja czuję się winny, kiedy nie mogę brać udziału w tym spotkaniu. Dziękuję Ci, bracie, za wspaniałą pracę. So this prayer meeting, this is a warrior's meeting. Te spotkanie modlitewne to jest
wojowników, spotkanie modlitewne wojowników. Apart from like my sister that comes, you know, from Przewłoka, like that. Poza moją siostrą, która też przyjeżdża z Przewłoki. I know that she may not have food to take care of the kids, but she wants to attend. I nie miała co zrobić dziećmi, ale chciała brać w tym udział. So that's why it's not a kids area, but we thank you for coming. Dlatego nie ma takiego jakichś zajęć dla dzieci, ale dziękujemy Ci za to, że przyszłaś. Because this is, you know, a war front. Ponieważ to jest pole bitwy. Amen. 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 Father, we thank you, we give you glory and praise and honor for tonight. We thank you for your mercies, thank you for your loving kindness. Thank you, Jesus. Thank you for the grace. Lord, we come by the blood of Jesus Christ of Nazareth. And we realize that we cannot do it on our own. We do not have a capacity and a capability. Lord, to stand and intercede for the church, to intercede for the manifestation of the kingdom of God in Israel. Lord, we do not have anything that it takes. But Spirit of the Living God, we completely depend and rely on you. Help us, O Lord, help us, O Lord, help us in this land. You have planted us in the city of Israel. Come and help us, O Lord. Thy kingdom come, thy will be done in Israel as it is in heaven. That is our prayer tonight, O Lord. And we ask in the name of Jesus Christ that the angels that look over this matter, the angel of the Lord for the city of Oscar, the host of heaven over this church, Lord Jesus, the angel that is assigned to the church in Oscar, we ask that for tonight you will come and walk with us that the kingdom of God may come and that the name of the Lord may be glorified in Jesus' name. Amen. Amen. And tonight I want to lay a foundation from the book of Zechariah chapter number 3. I want to share with that and then we get some prayer points and then we will be done with it tonight. Dzisiaj chciałbym położyć na ten fundament pod tą modlitwę, którą będziemy robić, i to zaczniemy z księgi Zachariasza. Zechariah chapter number 3. Z trzeciego rozdziału. We'll be reading from verses 1 to about verses 6 or 7, as the case may be. I będziemy czytali od pierwszego wersetu. It says that it should be Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to receive him. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord that has chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of fire? Now Joshua was clothed with filthy garment and stood before the angel of the Lord. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, take away the filthy garments from him. And unto him he said, behold, I have caused thy iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment. And I said, let them set a fair mitre upon his head. So they set a fair mitre upon his head and clothed him with garments, and the angel of the Lord stood by. Czytam od wersetu pierwszego do szóstego. Potem pokazał mi Jozuego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i stał tak przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjął z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zabój. I włożyli mu na głowę czysty zabój. I przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy tym. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu. Last Sunday I shared something that was a burden in my heart.
Ostatniej niedzieli dzieliłem się z wami tym, co bardzo mi leżało na sercu. That I grew up in the church and I live my life in the church. Że dorastałem w kościele i całe moje życie żyłem w kościele. So from a very young age I've been acquainted with the scriptures. Więc od najmłodszych lat byłem zaznajomiony ze Słowem Bożym. At a certain point in time I felt born again. I w pewnym okresie mojego życia narodziłem się na nowo. And then I began to take scriptures seriously. I potem zacząłem brać te Słowo Boże poważnie. I czasami w moim życiu doświadczałem i też widziałem takie sytuacje, że w życiu nie wyglądało tak, jak mówi Biblia, że powinno wyglądać. Jestem normalną, żywym człowiekiem i często mam różne problemy. Biblia nam mówi, że kiedy jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem i wszystko to, co stare, przeminęło. And so it was my desire to experience, you know, the Word of God in me that drove me to begin to study the Bible. Więc chciałem, moim marzeniem, takim pragnieniem było to, aby studiować Słowo Boże i żeby to Słowo życie, to Słowo Boże było jakby, aby mnie doświadczał w swoim życiu. Because, you know, if I assess my personality, I think that I'm an extremist. I kiedy myślę o sobie, o mojej osobowości, to mogę powiedzieć, że jestem takim ekstremistą. And so, if I were to start drinking beer, I would not be able to stop at one bottle. Więc na przykład, jakbym zaczął pić piwo, to bym nie mógł skończyć na jednej butelce. That is my weakness. To jest moja słabość, że tak to ekstremizuję. So, I don't do certain things. Więc nie robię pewnych rzeczy. Not because it's too much. Nie dlatego, że jest tego za dużo. Ale znam siebie. Every real person should be able to ask, know your weakness. Każda osoba powinna tak naprawdę znać swoje słabości. So, and that's why I always consider myself an extremist. So I don't start something because I like to go inside it. Dlatego ja niektórych rzeczy nawet nie zaczynam, bo będę chciał wchodzić głębiej i głębiej. You know, the Bible says you can take a drink of wine, you know. That is great. Biblia nam mówi, że możemy przecież spróbować trochę wina i to jest okej. Okay. Ale to nie jest dobre dla mnie. Because I don't know how to take it. Bo ja nie wiem, jak to jest wziąć troszeczkę. If I were to have a bottle of wine, I'm not even finishing the fridge, I can't sleep. I jakbym otworzył butelkę wina, to dopóki bym jej nie skończył do samego końca, ona nie mogła stać w lodówce. Talk about me as a person. To chcę pokazać jako przykład mnie jako osoby. Inne osoby mają taką dyscyplinę i kontrolę. So when I got born again, I strongly desire, if the Bible is true, to be fulfilled in my life. Więc kiedy nauczyłem się na nowo i poznałem Biblię, to chciałam, jeżeli Biblia jest prawdziwa, Biblia jest prawdziwa, to żeby stała się rzeczywistością w moim życiu. So that was what was driving me. To jest to, co mną kierowało. And when I come across a scripture like this, i kiedy czytałem takie fragmenty jak ten, it makes much more sense to me to study it. Miały one dla mnie dużo więcej sensu, żeby je głębiej studiować. Because the post or the position of a high priest was the highest position in the Old Testament. Anybody could attend. I bo pozycja arcykapłana była najwyższą pozycją, jaką ktokolwiek mógł zająć. It was the highest. So if you were to be an high priest, you have some somebody that you know, spiritual, high spiritual standard and being regarded as an example. I kiedy byłeś tym arcykapłanem, to byłeś takim przykładem, na który każdy patrzał i duchowym przykładem. I Biblia tu nam mówi, że Jozue był arcykapłanem. And he was standing in the presence of God. That's worrying me. I że on stał w obecności Bożej. I to mnie tak jakby zmartwiło. And Satan was standing there. I szatan stał obok, żeby go zatrzymać. When if a child does something, he runs to the father.
Kiedy dziecko coś zrobi i biegnie do ojca, knows that the father, the mother will protect. Wie, że mama, tata go ochroni. If you go there, the father will say, what is the problem? Jeżeli ktoś przyjdzie, to się tata spyta, co się stało? Więc widzimy tutaj Jozuego, który stoi w obecności Bożej. And the Bible says, and Satan was there in the presence of God to stop him. I czytamy tutaj, że szatan był tam również, stał obok w obecności Bożej, żeby go zatrzymać. So where should I stand if Satan can come to the presence of God? Więc gdzie ja powinnam się znajdować, jeżeli szatan może przyjść nawet do obecności Bożej? And the Bible says he was there to resist, to stop him. I Biblia nam mówi, że on tam był, żeby oskarżać i zatrzymać go. And the Bible says he was standing at his right hand. I Biblia nam mówi, że on stał po jego prawicy. The right hand signifies our potential. Prawa ręka symbolizuje nasz potencjał. So even though Joshua has grown spiritually, więc mimo tego, że Jozue wzrósł, wzrastał duchowo, i osiągnął tą wysoką duchową pozycję, diabeł nadal ma te prawo w obecności Bożej, żeby pójść i z nim walczyć. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego coś takiego może się zdarzyć? Staram się tutaj wam przybliżyć takie podstawowe zasady, które musimy zrozumieć. Że w duchowej rzeczywistości że wszystko jest legalne. Tam nie ma jakiegoś zwiedzenia w tych wyjątków w tym świecie duchowym. Szatan może nas okłamywać, ale nie może okłamywać innych aniołów i Boga. Because in the realm of the spirit, our thoughts are open. Ponieważ w rzeczywistości duchowej nasze myśli są jawne. You don't know what I'm thinking now. Ty nie wiesz, o czym ja teraz myślę. But we all went in the realm of the spirit. Everybody knows what everybody thinks at a certain point. Ale gdybyśmy się znaleźli w tych okręgach niebieskich, to każdy z nas by słyszał myśli jedni drugich. So when the Bible said that the devil is a liar, he's only a liar to us. I kiedy Biblia nam mówi, że szatan jest kłamcą, on jest kłamcą tylko w stosunku do nas. Nie jest w stanie kłamać przeciwko Bogu i do innym aniołom. Biblia nam także mówi, że on jest oskarżycielem. Prokuratorem jakby w niebie. So when he goes before God, kiedy on przychodzi przed Boga, kiedy przychodzi przed oblicze Boga i mówi, Michel kłamał, to znaczy, że ja musiałem kłamać. To znaczy, że ja skłamałem. Nie jest w stanie zwieść Boga przeciwko mnie. On może przyjść i oszukać ją przeciwko mnie. He can come to me and deceive me against her. I może przyjść do mnie i mnie oszukać w stosunku do niej. Either of us before God. Ale nie jest w stanie oszukać Boga, mówiąc na nasz temat. So if he's gonna say anything to God about me, więc cokolwiek on powie do Boga na mój temat, it must be what I have done. Musi być coś, co ja zrobiłem. So that's why I said that everything in the realm of the spirit is legalistic. Więc to jest to, co powiedziałem, że wszystko w okręgach niebieskich jest jakby zgodne z prawem prawnym, legalistycznym. So with that understanding, let us see Joshua standing before God. Więc z tym takim zrozumieniem już zobaczmy, kiedy Jozue stanął przed Bogiem. So the enemy must have had the right to stand.
Więc wróg miał prawo, żeby stać obok. Otherwise he wouldn't have stand to stop him. W przeciwnym przypadku on by tam nawet nie stał, żeby go zatrzymywać. So the Satan has the right, the legal right to resist Joshua, even though he was a high priest. I diabeł miał tam prawo, żeby stanąć przed Bogiem i oskarżać o złego, mimo tego nawet, że on był najwyższym arcykapłanem. And that's why when we read there, you will find out that the Bible says that now Joshua was clothed with filthy garments. Dlatego tutaj czytamy, że Jozue był ubrany w brudną szatę. So it was because of the filthy garment, even though it was a high priest, that the enemy has the legal right to stop him. I przez to, że on miał brudną szatę, szatan miał podstawy do tego, aby go oskarżać. So for Joshua to powstrzymać. For Joshua to move on, the filthy garments has to be removed. Więc dla Jezusa, żeby on mógł pójść do przodu, te brudne szaty musiały być zdjęte. Nie wydaje mi się, że Jezus zdawał sobie sprawę. Jezus sobie nie zdawał sprawy, że nosi brudną szatę. Myślał, że jest ok, że jest sprawiedliwy. Przyszedł do obecności Bożej. He has struggled to get to the position of a high priest. Przeszedł dużo trudną drogę, żeby stać się arcykapłanem. Musiał kochać Boga, to be able to serve him. Żeby jemu służyć. Up to that level. Aż do tego poziomu. So Joshua did not know. Więc Jozue nawet nie wiedział, that there were some filthy garments. Że miał brudną szatę. In Joshua's own case, he was all right. W jego własnych oczach on się czuł, że jest w porządku. So sometimes I notice that in my life. Czasami zauważam coś takiego również w moim życiu. Kiedy wróg atakuje mnie w taki specyficzny sposób w danym obszarze życia, he must have a legal right to that area of my life. To znaczy, że on musi mieć prawo do tego tego obszaru mojego życia. And so the Bible says that God had to command that the filthy garments would be removed. Więc tutaj czytamy, że Bóg ma prawo do tego, żeby rozkazać, żeby zdjąć tą brudną szatę. He said, take away the filthy garments from him, and unto him said, behold, I have caused that iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment. I tutaj Bóg mówi, zdejmijcie z niego brudną szatę, do niego zaś rzekł, oto ja zdjął z ciebie twoją winę i każę cię już obec w szaty odświętne. What the statement is that, you know, Jesus makes, you know, he said the prince of this world comes. Jedno z rzeczy, jaką powiedział Jezus, że kiedy przyjdzie ten książę tego świata, on nie ma nic do mnie. He has no legal rule because I am sinless. On nie ma do mnie żadnych praw, legalnych praw, ponieważ jestem bez grzechu. The prince of this world is coming. Więc kiedy książę tego świata przychodzi, he has no legal right over my life. Ale on nie ma żadnych praw, żadnego prawa do mojego życia. And so as we begin this journey, it's a journey. Więc kiedy zaczynamy tą podróż, a to jest podróż, it is important that we make sure that every form of filthy garment that may have existed or is in existence that we don't know about be removed. Idąc tą podróż, musimy zdać sobie sprawę, że każda brudna szata, czy my o tym zdajemy sobie sprawę, czy nie, musi być zdjęta. I pray this prayer every day. Ja modlę się każdego dnia tą modlitwą. Because I do not know where the enemy is trying to grab me. Bo ja nie wiem, z której strony mój wróg przyjdzie i będzie chciał mnie złapać. Panie, każdą brudną szatę, którą noszę nam w moim życiu, a o której może ja nawet nie wiem, from my mother's generation, z pokolenia mojej mamy, from my father's generation, z pokolenia mojego taty, from the past activities of my life, z przeszłych rzeczy, które robiłem w moim życiu, from the present activities in my life, z tego, co robię teraz, obecnie w moim życiu, cokolwiek jest tą brudną szatą, right, które da prawo dla wroga, aby mnie trzymał, the right to resist me.
prawo do tego, żeby mnie stawiał mi opór. The right to sit on my own potential so that I don't become what God wants me to become. Prawo do tego, żeby on usiadł na tym moim potencjale, który jest we mnie i nie mogę zrobić tego, do czego Bóg mnie powołał. Let that filthy garment be removed. Niech ta brudna szata zostanie usunięta. Zdjęta. To jest nasz pierwszy punkt modlitwy. Whatever is it that the enemy is going to use against you? Że cokolwiek diabeł ma i może użyć przeciwko mnie, as we begin to pray, kiedy zaczynamy się modlić, as we begin to intercede, kiedy zaczynamy się wstawiać for the salvation of this city, wstawiać o zbawienie dla tego miasta, is gonna fight back. Nasz wróg będzie starał się walczyć, oddawać przeciwko nam. He's gonna fight back. He's gonna fight us. Będzie próbował walczyć z nami. In every way that he can. W każdy możliwy sposób. So that we can stop. Tak, żebyśmy się zatrzymali. Po pierwszej szkole modlitwy w Bytowie. The pastor, the truck that he used to drive all the time. Samochód, którym pastor tamten jeździł cały czas. The next time I met him, he had a bandage. Następnym razem, kiedy zobaczyłem go, miał bagaż na swojej głowie. Zaraz na drugi dzień po naszej modlitwie, kiedy jechałem samochodem, on się po prostu wywrócił do góry nogami. Diabeł był, próbował go zaatakować. Musimy się modlić. I understand that the enemy is going to do everything to stop us. Ja to wiem, że diabeł, znaczy nasz wróg, będzie starał się robić wszystko, żeby nas zatrzymać. And so the best we can do is to stand and not give him any legal right to hold us. Więc najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to nie dać się mu żadnych prawnych, legalnych podstaw do tego, żeby miał na nas prawo. So that is our number one prayer. Więc to jest nasz pierwszy punkt modlitwy. Podnieśmy swoje ręce i powiedzmy: Ojcze, niezależnie czy stoicie, czy siedzicie, pomódlcie się ze mną tą modlitwę. Ojcze, w imieniu Jezusa, przechodzę przez krew Jezusa. Stoję dzisiaj w mocy krwi Jezusa Chrystusa. I modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Każda brudna szata w moim życiu, w każdym aspekcie mojego życia, z pokolenia mojego ojca, z pokolenia mojej matki, z działalności, którą robiłem, z rzeczy, które robiłem w przeszłości. Nawet w dzisiejszej, teraz, dzisiejszości. Cokolwiek to jest, które ten wróg będzie chciał użyć przeciwko mnie, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, że krew Jezusa Chrystusa, która została przelana na krzyżu w Golgocie, będzie upyła nad moim życiem. Będzie przemawiała nad moimi dziećmi. Będzie przemawiała nad moją relacją. Będzie mówiła o moim biznesie. W każdym aspekcie moim życiem. Niech krew Jezusa Chrystusa. Niech krew Jezusa Chrystusa mówi nad moim życiem. Niech każda brudna szata zostanie zdjęta w imieniu Jezusa Chrystusa. Otwórz swoje usta i zacznij się modlić. Against us as a church, against us as a family, against us as a people, whatever it is.
Thank you.
Chciałabym, żebyście teraz się wymienili partnerami i podeszli do kogoś innego. I teraz inną osobę do powinni sobie znać. Do kogoś innego. I módlcie się o tę osobę. Módlcie się całym swoim sercem. Yeah.
Salvation!
O ten Kościół. Będziemy się modlić. I don't know so much. Nie wiem za dużo. But this church has a history. Ale ten Kościół ma historię. Has a history. Ma historię. So people. Są niektórzy ludzie. They have left. Niektórzy może odeszli. Jak w każdym innym kościele. And they could have said things. I może powiedzieli jakieś rzeczy. Amen. Mm-hmm. They could have said things. Możliwe, że powiedzieli coś. And those things. I te rzeczy can give the enemy. Dają naszemu wrogowi prawo do tego, aby nasz Kościół nie wzrastał. Więc żeby ten wróg nas trzymał. Dlatego jesteśmy mali jak panie teraz. Więc teraz będziemy się modlić. Aby każda brudna szata w okręgach niebieskich przeciwko Kościołowi w Łuszce, każdy ciemność, każde negatywne słowo, które zostało wypowiedziane przeciwko tej wspólnocie, które diabeł używa, żeby walczyć. Czasami, na przykład, somebody can say, come to our church in Puska. I ktoś może powiedzieć, o, przyjdź do naszego kościoła w Puska. A ktoś się zapyta, dlaczego kościoła? This. Czy do tego kościoła, co ten? Panie, ojcze, każdy nagranie jakieś szatańskie, zapiski w każda trudna szata, bardziej z nami jako kościołem. Dzisiejszego wieczoru my wzywamy do Jezusa. Rozkazujemy, aby te wszystkie zapiski zostały wymazane przez krew Jezusa. Wszystkie te zapiski ciemności. Niech te wszystkie zapiski ciemności przeciwko temu kościołowi. Niech te wszystkie złe słowa, które były wypowiedziane przeciwko temu kościołowi dzisiejszego wieczoru, przechodzimy jako kapłani Boga, krwi Jezusa, przyświęcamy Kościół w Łuszce. Rozkazujemy, aby każde zapiski ciemności zostały anulowane, usunięte. Niech każda brudna szata zostanie usunięta. Thank you.
Ktoś chce przyjść do kościoła. Może to być nowa osoba w tym mieście. Jest podekscytowana. I rozmawia, ale z niewłaściwą osobą. Ja chcę iść do takiego kościoła w Ustce. Do którego? Do tamtego oni ciągle walczą. I to wszystko zakończy. Bo diabeł trzyma właśnie te pamiętka. Chcę, żebyśmy się jeszcze raz pomodlili. Każde zapiski ciemności, które nasz wróg rozpowiada, które wstrzymuje ludzi, żeby przyszli które powstrzymuje ludzi, żeby przyszli, zaczęli chodzić do kościoła i zostali, byli częścią tego kościoła. Dzisiejszego wieczoru będziemy się mówić o anulowaniu tych rodzajów, tych zapisów. Biblia nam mówi, że Jezus zbadał obciążający nas list dłużny. I jego już nie mam. Od dzisiaj, kiedy zaprosimy ludzi, oni przyjdą. Bo mamy program. Bo mamy konferencję. Ludzie, którzy otrzymają to zaproszenie, będą podekscytowani, żeby tu przyjść. Nie będzie nic, co szatan mógłby zrobić, żeby ich powstrzymać. Podnieście swoje ręce i będziemy się modlić. Powiedz: Ojcze, w imieniu Jezusa wyciągamy nasze prawe ręce do Ciebie. Każdy zapis nieciemności, które wróg wykorzystuje przeciwko temu kościołowi. My anulujemy je. W imieniu Jezusa. Panie, wymasz te zapiski ciemności. Wymazujemy każde negatywne słowa przeciwko naszemu kościołowi. W imieniu Jezusa. Niech nie będzie otwarte. Chciałbym zaprosić pastora, żeby się pomodlił. I my zgodzimy się z tym, co się będzie mówić. Przez mówienie Amen. To będzie modlitwa zgody. Umowy.
Wszystko, co musicie zrobić, teraz to słuchać. Nie musicie się modlić. Zgodzić się z nim. Tylko zgodzić się z nim przez powiedzenie Amen. Bo to jest to, jak robimy jakby taką umowę. I jak ja mówię, to wy mówicie. Nie będziecie słyszeć. Więc my będziemy cicho. I będziemy się zgadzać z pastorem. Przez mówienie Amen. Tak, Panie, dziękujemy Ci, chwała Ci. Panie, dzisiaj chcemy brać, Panie, nowy, Panie, halleluja, początek i start w tym kościele. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że dzisiaj wywalczyliśmy, Panie, to, co, Panie, podaje się wierzy przez Ducha Świętego w serce mojego brata. Panie, dzisiaj faktycznie ogłaszamy wisielstwo Jezusa Chrystusa na naszym kościele. Ogłaszam moc krew Jezusa w tym kościele. Ogłaszam, Panie, moc krzyża w tym kościele. Panie, ogłaszam moc Słowa Bożego, Biblią na tym kościele, Panie. Ogłaszam, Panie, Duch Święty, który prowadzi, który umacnia, który uwalnia, który haleluja, wyposaża, który daje nam siebie, aby, Panie, to jest to, co będzie na każdym z nas, Panie Boże, Tyś prawdziwymi dziećmi Twoimi jesteśmy. Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj, Panie, oddalamy, Panie, tak jak się modliliśmy. Każdą złą rzeczy, Panie, każdą negatywną, Panie, każdą rzeczy niewłaściwą, od najniższej do największego, Panie. Nie zgadzamy się, Panie, z tym, co jest, Panie, grzechem, Panie, co jest zło, co przychodzi od człowieka, Panie, gdyż Ty mówisz, że nowe rzeczy stały się i nowe rzeczy robisz w naszym życiu. Panie, Ty zabiłeś, Panie, starego, naszego starego ja. Zabiłeś, Panie, to, co było, Panie, przeszkodą, aby ten zbór, Panie, mógł wrastać. I dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj ogłaszamy wzrost, ogłaszamy, Panie, na nas siebie, w nasze serce i w tym kościele. Ogłaszamy, aby każdy ludzi, Panie, który Ty prowadzisz, zostają, Panie, błogosławieni, uwolnieni i zachęceni, aby przeprowadzić się po sobie, Panie, gdyż, Panie, to będzie Twoją świątynią. To będzie Twoja krew, to będzie Twoje prowadzenie, to będzie Duch Twoim, Panie, który będzie czynił to wszystko. Panie, dziękuję Ci, że będziesz używał nas tutaj, jako ci, które, Panie, wybrałeś w tym mieście, w tym kościele, aby czynić wielkie rzeczy na królestwo Twoje w tej Rusy. Panie, my ogłaszamy rozwoju na królestwo Twoje. Ogłaszamy, Panie, rozwoju na naszego zboru. Ogłaszamy, Panie, rozwoju na tego miasta, że będą zbawieni, że będą przychodzili ciemności do światłości. Panie, ogłaszamy, że moc demoniczna, cokolwiek zatrzyma tych ludzi, Panie, w imię Jezusa Chrystusa, tego ducha religii, że mają zmienić wiarę, że mają zmienić, Panie, otoczenie. Panie, aby to wszystko zostało odsunięte, a my mówimy, ogłaszamy prawdę, ogłaszamy życie, ogłaszamy Słowo Twoje. I dziękuję Ci, Panie Boże, że to nastąpi. Panie Boże, tak się modli się, błogosławiam. Każdy serce, Panie, który jest w tym kościele, aby ta jedność w nas było, aby, Panie, spojrzeli, pojednani w duchem Twoim, czyniliśmy, Panie, to, do czego zostaliśmy stworzeni, powołani, a także wybrani. Panie, Ty wybrałeś nas. I dziękuję Ci za moje siostry, za moich braci, od najmłodszych do najstarszych, bez względu na to, ile mogło robić i mieli, Panie, nie zgodzi nie robić dzisiaj, ale dzisiaj ogłaszam, moc Chrystus w Was, namaszczenie Bożego, moc zadawać się tego w Waszym życiu. I w każdym, Panie, tym braci, siostry w tym kościele, Panie, z nim skończyć ten duch religijność, Panie, przebywanie, bicie, zrobienie, zaliczyć, Panie, chcemy żyć, żeby, Panie, walczyć, Panie, dla Twojego imienia o rozszerzenie królestwo Twoje w naszym życiu, w tym kościele i tak będzie. Panie, w kościół Kuska stajesz się jedyny, prawdziwy kościoła na tego miasta w imieniu Jezusa, aby, Panie, ten kościół stał się to, który Ty, Panie, budujesz, Panie, aby ludzi zostali uwolnieni, błogosławieni, uzdrowieni, doświadczeni moc Chrystusa, doświadczeni, Panie, to, co głosimy. Dlatego, Panie, prowadź każdego lidera, każdej, Panie, osobie, który głosi w tym kościele, każdą osobę z nas, który jest tutaj, aby, Panie, wypowiadali się, Panie, z wiary, zaufanie, wyrali pozycję, autorytet, Panie, i faktycznie każdą słyszeć, każdy, Panie, braki w naszym życiu, aby to zostało posunięcie, gdyż zostaliśmy czyszczeni, wybrani i każdy z nas został, Panie, powołany i godny, Panie, zaufanie,
aby iść, czynić, Panie, to czego, to co zaplanowałeś, iść i głosić Ewangelię. I dziękujemy, że Ci to nastąpi. Panie, dziękuję Ci, chwała Ci za ten wzrost. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty, co zaplanowałeś, stajesz się Chrystusem dla nas. Panie, jesteśmy gotowi w imieniu Jezusa Chrystusa. Chrystusie, jesteśmy gotowi. Chrystusie, Panie, już mamy to wszystko. Chrystusie, Panie, mamy zbawienie, mamy uzdrowienie, mamy, Panie, dary Ducha Świętego. Mamy to wszystko, co Ty, Panie, zaplanowałeś, aby Kościół Twój miał, żeby, Panie, haleluja, zaśpiewać, Panie, tych, które, Panie, są bez wiary, tych, którzy się śmieją z Ciebie, Panie. Panie, pokaż nam Twoją moc. Pokaż nam, wszelaj i otwieraj, Panie, niebo Twoje, abyśmy my, Panie, otwierali nasze serce i wylej i używaj nas za Twoje chwały. I ogłaszam, czy tak będzie. Ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie, Panie, z emocji, nie, Panie, z pragnieniem, ale z wiary. Mówię, to nastąpi w imieniu Jezusa Chrystusa dla chwały Pana Boga naszego. Amen. Amen. Thank you so much for coming. I'm going to ask. Ja dziękuję wszystkim za przybycie. Poproszę brata Darka, żeby stworzył grupę. I on założył grupę na WhatsAppie grupę i te punkty do modlitwy mamy po polsku i tam będą one wrzucone. You can use it to pray along the way. Więc i te punkty będziecie mogli użyć do tego, aby się modlić w ciągu tygodnia o te rzeczy. This is a school, you know, called a prayer school, so you can write in that, you should be able to use it after with yourself. Nazwiemy to szkołą modlitwy, więc możecie robić notatki i wtedy użyć to na swoim życiu w przyszłości. Because in a short period of time we have five prayer points. We wanted to pray for only prayer of one, so the rest will be sent to the group tonight. Dzisiaj modliliśmy się tylko o ten jeden punkt, o tym jednym punkcie powinniśmy mieć pięć punktów, więc reszta będzie wysłana. Reszta będzie wysłana na WhatsAppie, ona jest już przetłumaczona na język polski, więc będziecie w stanie to zrozumieć. Dziękuję, że byliście i Bóg was błogosławi. Ja myślę, że to będzie właściwie tak, że ja bym mógł zabić naszego brata. Dziękować Bogu za naszego brata, że jest pośród nas.